Nazywam się Karolina Warasiewicz i studiuję na Politechnice Opolskiej na Wydziale Wychowania Fizycznego. Dodatkowo również trenuję ucznictwo w klubie sportowym Obuwnik Prudnik. I chciałabym zaprezentować sprzęt, z którego akurat też strzelam. Po kolei, jak się go składa całego. Zaczniemy od, tak jakby, to jest jakby serce takiego łuku. To się nazywa Majdan. Do tego mamy ramiona, które tutaj możemy włożyć. Jest ramię górne, ramię dolne. W ten sposób. Dodatkowo łuk posiada stabilizację, która wyważa nam twardość łuku. Oraz niezbędnym elementem do strzelania jest celownik, który tak samo tutaj przykręcamy do majdanu. Jeszcze mamy takie kółeczko, które właśnie nazywa się przeziernik. Tym kółeczkiem celujemy w żółte pole podczas zawodów oraz treningu. Oraz na końcu mamy cięciwę, którą również zakładamy na łuk, a później zaczynamy ją naciągać. Tak wygląda prawidłowo złożony łuk. Aby zacząć strzelać z łuku, również potrzebujemy strzały. Strzały są wykonane z karbonu oraz z lotek plastikowych i nasadek. Może zaprezentuję, jak się nakłada taką strzałę. Strzałę nakładamy na podstawkę, którą mamy zamontowaną przy majdanie, oraz na cięciwie mamy takie siodełko, gdzie wchodzi nasza podstawka. Jest to założone w ten sposób. Dodatkowo, żeby zacząć strzelać, musimy mieć również ochraniacze na nasze ciało, żeby nie stała nam się krzywda. Podstawowym elementem jest skórka, którą zakładamy na trzy palce. Wygląda to w ten sposób. Mamy tutaj taką przegródkę między pierwszym palcem a drugim. Dodatkowo jest tak zwany, to się nazywa mankiet, który zakładamy na nasze przedramię, żeby w momencie strzału nasza cięciwa nie uderzyła nam w rękę i nie zrobiła nam żadnej blizny. Oraz tak zwany plastron, który zakłada się w ten sposób. Również chroni nas tutaj od przetarć cięciwy podczas strzelania. Dodatkowo to się nazywa kołczan, który jest naszym tak jakby pojemnikiem, pudełkiem na nasze strzały. Możemy tutaj sobie włożyć nasz komplet strzał. Jest on zakładany na naszych biodrach w ten sposób. Może nie będę zakładać tutaj, chociaż. I tak wygląda nasze podstawowy sprzęt do strzelania z łuku. Można jeszcze zaprezentować naciągnięcie tego łuku. Oczywiście bez strzały, żeby teraz nie narazić się na niebezpieczeństwo. Pozycję przyjmujemy bokiem do tarczy. Mamy nogi rozstawione na szerokość ramion. I przyjmujemy tak jakby taką pozycję krzyża, czyli prawą rękę dajemy pod brodę. Lewą rękę mamy wyprostowaną do maty oraz nasza głowa jest skierowana w kierunku maty. Wygląda to w ten sposób. Moja pasja z łucznictwem zaczęła się od 9 roku życia. Dzięki mojemu bratu, który przyprowadził mnie na trening. Wtedy pamiętam, że przyszłam na pierwsze treningi. Na początku nie wiedziałam, jak w ogóle zabrać się do tego, jak na przykład założyć taki kołczan. Nie wiedziałam, jak się naciąga taki łuk. Później zaczął do mnie przychodzić trener i pokazywać mi pierwsze podstawowe ruchy, takie jak wcześniej tutaj zaprezentowałam. Oczywiście na początku, kiedy zaczynamy strzelać z łuku, nie zaczynamy od takiego sprzętu, jak tutaj już mamy, bo to jest sprzęt, który już jest w późniejszym etapie i strzelamy z dalszej odległości. Tylko na początku są tak zwane łuki Apache, które pomagają nam najpierw nauczyć nas podstawowego ruchu. Są to bardzo lekkie łuki przystosowane właśnie dla dzieci. Na początku nasz trening wygląda w taki sposób, że dla osób początkujących jest to na bardzo krótką odległość, zazwyczaj 5 metrów. Zaczynamy się uczyć tego ruchu po kolei, jak to wszystko wykonać, a z czasem można przechodzić na dalsze odległości, zakładać sobie tarczę albo większą, albo mniejszą i wtedy skupiać się na tym, albo żeby cały czas oddawać takie same strzały,
i żeby nam te strzały skupiały się w środku. Aktualnie teraz, jak ja już trenuję, przeszło 15 lat, ja już strzelam na odległość 70 metrów. Oczywiście mój trening zaczyna się również od rozgrzewki, którą zaczynam bez łuku, czyli rozgrzać swoje barki, swoje mięśnie, przygotować do dalszej pracy. Na początku przechodzę właśnie też na krótką odległość 5 metrów. To są pierwsze takie 5-6 serii, kiedy zaczynam strzelać po prostu na technikę, żeby rozgrzać się i dopiero zaczynam przechodzić na dalszą odległość. Akurat jest to 70 metrów, ponieważ jest to odległość olimpijska, którą strzela się na wszystkich zawodach w Polsce oraz za granicą. Można sobie wyobrazić, jest to troszeczkę daleko i ten środek tarczy jest bardzo mały. Średnica takiego pola dziesiątki wynosi 12 cm, więc to jest bardzo, bardzo malutko i celujemy właśnie przez taki malutki tylko przeziernik. Również są też odległości takie jak 60, 50, 30 metrów, ale takie odległości strzelamy tylko na wybranych zawodach. U nas w Polsce jest to na Mistrzostwach Polski. Również na zawodach odbywa się to w taki sposób, że mężczyźni strzelają osobno i kobiety strzelają osobno. Są również konkurencje drużynowe oraz miksy, czyli kobieta z mężczyzną strzela. I później po kwalifikacjach, które trwają 12 serii po 6 strzałów, czyli każda nasza seria wynosi 6 strzałów i maksymalna ilość punktów jest do zdobycia 60 punktów. Później zaczynamy takie pojedynki między sobą, które są rozpisywane według naszej pozycji zajętej w kwalifikacji. I później zaczynamy w takiej drabince do samego końca, o walkę o pierwsze miejsce. Tak, jeżeli ktoś by był zainteresowany łucznictwem, a na przykład nie mógłby tego wykonać w swoim mieście, bo u nas akurat na Opolszczyźnie są tylko dwa kluby, w których można trenować łucznictwo, jest to w Prudniku i w Głuchołazach. Zachęcam również do takich początkowych, można to nazwać, zabaw z łukiem. Taki łuk można sobie również kupić w Decathlonie i na początku samemu popróbować sobie postrzelać. A jeżeli komuś się spodoba, to zachęcam właśnie do treningów w klubie sportowym. Wtedy nasz sprzęt zostanie dopasowany do nas, do naszej postury, do naszego ciała. I myślę, że dostaniemy tam większe, lepsze wskazówki, żeby o wiele lepiej strzelać i osiągać wyniki. No tak, żeby właśnie, jeżeli ktoś zaczyna takie treningi, to na pewno ważne jest bezpieczeństwo, które powinien zachować dla siebie, ale również dla osób w pobliżu. Czyli najlepiej ustawić sobie swój punkt, swoją tarczę, do którego będziemy strzelać w takim miejscu, żeby gdzieś z tyłu nie było właśnie ludzi, lub sobie założyć, to się nazywa tak jakby strzałochron, który chroni nasze strzały w ewentualnym, jak strzała nam poleci za matę, żeby nie poszła dalej. Również trzeba pamiętać o tym, tak jak wcześniej prezentowałam tutaj naciąganie łuku, żeby nasza cięciwa nie uderzyła nam tutaj w przedramię, czyli zalecane jest tak jakby bark wsunięty do tyłu i ugięcie lewej ręki. Myślę, że w taki sposób, jak będziemy na początku pamiętać o takich rzeczach, to nic się nam nie stanie. Oraz również warto zainwestować sobie właśnie w taką skórkę na palce, żeby nasze palce były chronione, bo mogą nam się później stać różne pęcherze lub jakieś inne rzeczy. Ja sama pamiętam, jak kiedyś trenowałam więcej, cały czas na zawodach i później miałam pęcherze, które uniemożliwiły mi później dalsze strzelanie i było to bardzo nieprzyjemne. Oprócz właśnie takiego podstawowego treningu, który wykonujemy codziennie, czyli strzelanie z łuku, dochodzi do tego na pewno treningi siłowe, bo tak jak każdy myśli, że strzelanie z łuku wymaga od nas silnych mięśni ramion oraz bicepsów, a właśnie nie o to w tym wszystkim chodzi, bo to jest łucznictwo, jest to sport bardzo techniczny, który wymaga powtarzania ciągle takiego samego ruchu, a każdy wie, że jeżeli nasze mięśnie się szybko zmęczą, no to nie jesteśmy w stanie wykonać tego ruchu cały czas tak samo. Naciąganie łuku opiera się również na naszych barkach oraz łopatkach. Całe napięcie mamy z tyłu na plecach i naciągamy to łopatkami.
W momencie strzału naszym zadaniem jest, aby nasz łokieć poszedł w stronę do tyłu i nasze łopatki się złączyły. Wtedy jest to tak jakby taki naturalny, automatyczny ruch i nasze palce, ani tutaj nadgarstek nie jest pospinany, bo to nie jest zalecenie, żebyśmy tutaj trzymali napięcie, tylko właśnie, tak jak się zawsze mówi, napięcie jak najdalej od łuku, czyli właśnie jeżeli mamy napięcie na plecach, trzymamy to na naszych mięśniach łopatek oraz barków, no to nie mamy styczności tutaj z łukiem i na pewno jest to lepsze dla naszej techniki, dla naszej powtarzalności. Łucznictwo właśnie nie jest sportem popularnym, tak jak albo i też mało widowiskowym, tak jak piłka nożna lub siatkówka. Może nawet mnie trochę to nie dziwi, bo jeżeli ktoś przyjdzie na takie zawody i tak naprawdę nie wie, o co w tym chodzi, nie wie, jak my to strzelamy, w jakich konkurencjach, ale albo na jakiej zasadzie, no to ciężko jest stać przez 2 godziny i patrzeć, jak ktoś naciąga cały czas tam, cały czas ten sam łuk. Ale myślę, że coraz częściej gdzieś tam ktoś o to pyta, tak jak widać to na świecie albo w Europie, w innych państwach jest to na pewno bardziej popularne. Na przykład w Korei jest to sport narodowy, gdzie u nas no rzadko się to spotyka. I mam nadzieję, że z czasem będzie coraz więcej o tym słychać i o naszych wynikach łuczników. Aha, na Politechnice Opolskiej zdecydowałam tutaj się studiować, ponieważ gdzieś to mam też bliżej swojego domu oraz Politechnika Opolska też mi umożliwiła moje treningi, bo z czasem, kiedy podjęłam swoje studia, musiałam się przeprowadzić do Opola i szukałam gdzieś, gdzie mogę sobie spokojnie trenować codziennie, wykonywać swoją pracę. I właśnie władze uczelni oraz Wydziału Wychowania Fizycznego umożliwiły mi taką opcję i codziennie mogłam sobie wykonywać treningi w danych godzinach na Politechnice Opolskiej, na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz dodatkowo mogłam również korzystać z siłowni, która się tam znajduje i spokojnie wykonywać swoją pracę. Trening wykonujemy codziennie. To jest w zależności od, wiadomo, etapu naszego przygotowań, czy jesteśmy w sezonie startowym, czy w sezonie przygotowawczym. W sezonie przygotowawczym na pewno na tych początkach, na początku miesiąca bardziej skupiamy się na naszym przygotowaniu fizycznym, czyli właśnie o takiej siłowni, o treningu ogólnorozwojowym, wytrzymałości i do tego dodajemy z czasem nasze treningi łucznicze. Jeżeli później jesteśmy w sezonie startowym, no to nasze treningi są codziennie, zazwyczaj po 2-3 godziny. To jest w zależności, jak mamy zaplanowany swój plan treningowy, jak to wszystko wygląda, w jakich ilościach, ale wykonujemy go 5-6 razy w tygodniu po 2-3 godziny. Jestem zadowolona, że mogę dalej studiować na Wydziale Wychowania Fizycznego, bo zawsze, kiedy potrzebowałam jakiejś pomocy lub było to związane z moimi wyjazdami na zawody, gdzie musiałam przenosić swoje zaliczenia lub na przykład sesję zaliczałam, był taki miesiąc, że zaliczałam ją miesiąc szybciej, na pewno wykładowcy byli do tego jakby może pozwalali mi na to i byli wyrozumiali dla mnie w taki sposób, więc to się na pewno docenia, bo naprawdę był to komfort dla mnie, że później mogłam jechać na zawody tak jakby z czystą głową i mogłam tylko się skupić na swoim starcie i nie myśleć o tym, co się dzieje, jak wrócę lub co się stanie, jak nie będę teraz na danej egzaminie, więc na pewno to było bardzo miłe i jest do tej pory, bo jeszcze jestem teraz studentką, akurat w tym roku kończę. Bardzo żałuję, ale niestety trzeba iść dalej i robić inne rzeczy. Dobra, to zachęcam wszystkich bardzo serdecznie, abyście spróbowali właśnie strzelania z łuku. Jest to na pewno sport bardzo ciekawy, który daje nam wiele możliwości poznania różnych osób, poznania różnych kultur oraz zwiedzenia świata. I na pewno myślę, że połączenie łucznictwa lub każdego innego sportu ze studiami lub pracą nie będzie to aż takie trudne. A jeżeli przyjdziecie na Wydział Wychowania Fizycznego, to na pewno będzie to dla was bardziej komfortowe i myślę, że wszyscy będziecie zadowoleni. Dziękuję i pozdrawiam.